No dobrze, wyszedłem na taras. Tutaj mamy stoliczki. Zima piękna. Jeden stoliczek, drugi stoliczek, trzeci stoliczek. Ładnie to wygląda. Oświetlone. Kuchnia. Józio tam pracuje. Tutaj jest łazienka, pokój. To jest jeden piesek Rottweiler. To jest drugi piesek Rottweiler, któremu ogonka jeszcze nie obcięli. Tak. Tutaj mam z jednej strony domu mam drzewo do palenia. Widok na domek. Teraz przejdę sobie dookoła domku. Pokażę domek przez bramkę. To, co z okien było widać, to teraz jestem na zewnątrz. To jest domek w całej okazałości. Świecą się już światła, bo się robi troszeczkę późno. Jest 4:30. Mój jeden samochód. Domek dla gości, gościnny. Tutaj jest stodoła. Tutaj są dwa małe kurniczki dla kurek, ale jeszcze ich nie tego. Zobaczcie, ile jest śniegu. No oczywiście ja podkarmiam sobie i ptaszki, i podkarmiam sobie zwierzątka. Tam widać jest malutki ptaszek. Domek gościnny. Karmiki dla ptaszków. Tak, przechodzę dookoła łąka. No i tutaj miejsce, właśnie te wielkie, piękne, ładne sosny, ładnie pachnące. No i tak to właśnie wygląda. Pokażę dookoła widok na domek, światła, żywopłot, taras. Tutaj widok jest na pracownię. Właśnie przedtem byłem w pracowni, pokazywałem, to są te okna, tam do góry, o, Ania spała po tej stronie, a Marek śpi po tej stronie, jest ciemno, źle się poczuł i dlatego nie ma jego, pokój zrobimy później. Tam daleko, gdzie jest ta daleko łąka, to już jest nie moje, ale ten las po drugiej stronie rzeki, to jest mój. W jedną stronę mam 3000 fitów, to jest kilometr mojej posiadłości. W drugą stronę mam 1000 fitów, to jest jakieś 330 metrów. 330 metrów na 1000 metrów. To jest po jednej stronie, po drugiej stronie ulicy też jest moje, jakieś 300 fitów, to jest 100 metrów na 1000, na 330. Domek pokażę. O, tutaj była galeria, jest taki napis. Galeria JW, Jerry Wódkiewicz Garden Gallery. Z bliższej odległości będzie to ładnie widać. Tak, tutaj mam klombik, kwiatki właśnie były, kwiatki rosły. W tej chwili się to wszystko wzięło. No i śniegiem przykryło tujki, stare, domek w całej okazałości. Wejście główne 266 Denman Road. Ten pokoik tam do góry, gdzie się światła świecą, to jest mój. Tutaj na dole jest pokoik, gdzie jest ognisko, gdzie jest kominek. Tam jest właśnie ten dining room. No i tam do góry właśnie Ania sobie spała. Drzewka zielone, przykryte śniegiem. Ładnie to wszystko wygląda. Droga, o, moja skrzynka. Tam po drugiej stronie na listy 266 Denman Road. No i ładnie, ślicznie wygląda studnia przystrojona już na święta lampkami. No, przechodzimy dookoła domku. Domek w całej okazałości, z większej odległości. Widać go ładnie. Światło już się prawie że się robi szaro, bo to już jest właśnie w pół do
piątej. O piątej na pewno będzie już ciemno. Ale jakoś aparat tak fajnie rozjaśnia, że wszystko widać. No to jest właśnie o, mój las. Tutaj są śmieci moje. Tutaj jest zbiornik na gaz. Ma 120 galonów. 120 galonów razy 4 to ma jakieś 350 litrów. Pali się w kuchni na gaz, natomiast ogrzewanie jest na olej. No tutaj taki mam stary jakiś, jakiegoś Mikołaja. No i fajnie jest, domek cały obszedłem dookoła. No i pokazałem wam, jak się tutaj na wsi fajnie mieszka. Czuję się tutaj naprawdę bardzo dobrze, bardzo chętnie przyjeżdżam, spędzam 5 dni w tygodniu na wsi, a tylko 2 dni w Nowym Jorku. Tak to, o, Marek się właśnie obudził, w związku z tym będę mógł w tej chwili pójść i pokój Marka pokazać, gdzie są właśnie zegary stare, zabytkowe. I wtedy będę mógł wam przegrać to na dyskietkę i będziecie sobie mogli wszyscy oglądać. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Zapraszam was wszystkich serdecznie. Do mnie to wystarczy po prostu zadzwonić, że jutro jesteśmy na lotnisku i ja natychmiast wyjadę, nawet jeżeli będę na końcu świata, to po was przyjadę. Ale bilet musicie sobie sami kupić. To już takie są tutaj prawa natury. Dobrze? Wobec tego do miłego zobaczenia. W tej chwili pokazuję wam ostatni pokój, który jeszcze po drodze nie został pokazany. Piesek sobie siedzi spokojnie. Zobaczcie, to jest jeden piesek. Jasiek, chodź tutaj. Chodź bliżej, Jasiek. Zobaczcie, jak on sobie fajnie siedzi. To jest bestia, to jest bestia. Tak, przyszła bliżej. Tak, zobaczcie, bliziutko, bliziutko. A tutaj jest dyziunia, dyziunia, suczka, suczka druga. Tak. Dobrze, okej. Okay. Widzicie, to są dwa pieski moje, fajne pieski, psiaczki. Tutaj trzeba po prostu być z kimś, mieć kogoś i lubić kogoś. Bo samemu to wiecie, jak to jest. Tego się nie da po prostu przeżyć. Bóg stworzył człowieka, żeby żył w symbiozie z drugim człowiekiem. Samemu to można sobie, jak to się mówi, no nie wiem co, nie przychodzi mi w tej chwili nic na myśli, ale wiecie, o co chodzi. Duża buźka, do miłego zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam serdecznie. Jerry się kłania. Bye!